Witam Państwa na kolejnym cyklu spotkań poświęconych funduszom europejskim. Moim Państwa gościem jest dziś Pan Przemysław Prałat z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Tematem spotkania będą dotacje na poprawę jakości powietrza i zabezpieczenie środowiska naturalnego w województwie dolnośląskim, a także inwestycje w odnawialne źródła energii. Zapraszamy do korzystania z czatu i się nadsyłanie pytań. W miarę możliwości czasowych nasz ekspert odpowie na nie w trakcie spotkania, a pozostałe znajdą odpowiedź na naszej stronie internetowej www.dotacje.naszemiasto.pl. W imieniu Wypowiedzi Polska Presse witam Państwa Paweł Kaliński, serwis Polska Times.pl. Daję głos naszym ekspertowi. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak zgodnie z naszego spotkania będziemy dzisiaj rozmawiać na temat stanu środowisk poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, a także inwestycje, które mogą przyczynić się do poprawy stanu środowiska. Chciałbym zacząć od przedstawienia dotacji na odnawialne źródła energii, bo jest to temat, który już od pewnego czasu w naszym województwie jest wdrażany. Był już jeden nabór w ramach tego działania. Przygotowujemy się do kolejnego. Natomiast w drugiej części, w kilku słowach, temat dotacji, jakie przedsiębiorcy mogą uzyskać na zmodernizowanie swoich przedsiębiorstw, tak aby mniej emitowały one zanieczyszczeń do środowiska. W ramach naszego całego dolnośląskiego RPO na działania związane ze wspieraniem odnawialnych źródeł energii przeznaczono ponad 16 milionów euro. Na dzień dzisiejszy około 1/4 z tego dysponowaliśmy i teraz czekamy, tak jak wspomniałem, w przyszłym roku na kolejny konkurs, w ramach którego przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego będą mogły uzyskać dofinansowanie na właśnie odnawialne źródła energii. Do tej pory było tak, że w tym konkursie, w tym naborze mogły startować tylko przedsiębiorstwa, mikro, małe, średnie czy duże, natomiast przyszłoroczny konkurs, który najprawdopodobniej w drugim kwartale przyszłego roku zostanie zorganizowany, będzie również możliwość uczestniczenia w tym konkursie jednostek samorządowych, szkół wyższych i organizacji pozarządowych, więc krąg tych możliwych beneficjentów został tutaj znacznie rozszerzony. Podstawowe typy projektów, które tutaj będzie można zrealizować, to jest budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, tylko zostało to ograniczone do dwóch podstawowych źródeł. Energia wodna i geotermalna to jest jedna gałąź i energia wytwarzana z biomasy. Nie będziemy wspierali ani elektrowni wiatrowych, ani elektrowni solarnych. W zasadzie zarząd województwa doszedł do że ze względu na warunki geograficzne między różnymi programami operacyjnymi, to jest linia demarkacyjna, która została opracowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i określa ona, jakiego typu inwestycje, do jakich wysokości powinny być składane w ramach poszczególnych programów. W związku z tym, że większość inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii powinna być składana w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego częścią wojewódzki czy Fundusz Środowiska zarządza, u nas tutaj musimy dotować inwestycje, do których całkowite koszty inwestycji nie przekraczają 10 milionów złotych. Natomiast minimalna wartość takiej inwestycji kosztów kwalifikowanych, czyli tych wszystkich, które możemy dofinansować, musi być większa niż 300 tysięcy złotych. Dodatkowym tutaj jeszcze utrudnieniem, czy dodatkową rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest to, że dla podmiotów podległych jednostkom samorządu terytorialnego, które na obszarach objętych interwencją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich chciałyby taką inwestycję tworzyć, wartość minimalna kosztów kwalifikowalnych projektu musi być większa niż 3 miliony złotych, więc tak naprawdę wchodzimy tutaj w zarys trzech różnych programów operacyjnych, naszego regionalnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i jeszcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, więc tutaj trzeba zwrócić, czy aby na pewno nasz projekt ze względu na zakres i koszty kwalifikuje się do objęcia właśnie w ramach dofinansowania oferowanego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. Musimy na momencie wrócić do poprzedniego slajdu, to znaczy tego. Tak,
wczoraj mieliśmy webinarium poświęcone odnawialnym źródłom energii w województwie lubelskim i tam dotacje na ich rozwój były wywołane wyłącznie dla tych przedsiębiorstw, które nie mniej niż 50% wyprodukowanej przez siebie czy też przetworzonej energii sprzedają. Taki był tam wymóg. Tak, u nas również tak, w dalszej części będzie o tym mowa, również te dotacje przeznaczone są dla przedsiębiorstw energetycznych, jeśli mówimy o kategorii wnioskodawców potencjalnych, są to przedsiębiorstwa energetyczne. Nie będziemy dotować w tym konkursie instalacji czy przedsiębiorstw, które zamierzają produkować energię na własne potrzeby. Trzeba tą energię sprzedawać, więc większość, podobnie jak w województwie lubelskim, 50 czy 51% tak naprawdę powinno być sprzedawane i tylko taki projekt może być tutaj u nas kwalifikowany. No i tak jak wspomniałem, mogą tutaj startować, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, każdy typ, mikro, małe, średnie, nawet duże firmy. Zgodnie z mapą pomocy regionalnej dla naszego województwa od wielkości firmy jest uzależniony procent. Jeśli chodzi o pozostałe podmioty, które tutaj puścimy, czyli jednostki samorządu terytorialne, szkoły wyższe i organizacje pozarządowe, najprawdopodobniej będą one mogły uzyskać dofinansowanie nawet do 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Zapewne stali bywalcy Państwa seminariów doskonale wiedzą już, jak kwalifikować przedsiębiorstwa, żebyśmy tutaj wiedzieli, jaki pułap dofinansowania zastosować, to tylko w ramach przypomnienia właśnie, że wielkość dofinansowania, jaką może uzyskać konkretny podmiot, jest uzależniona od tutaj liczby zatrudnionych i obrotów i oczywiście od powiązań. Jeśli chodzi o firmy, które mają udział, bo tutaj pewnie liczba potencjalnych podległych samorządowi terytorialnemu, czyli spółek komunalnych, one automatu są traktowane jako przedsiębiorstwa duże, czyli spoza sektora MŚP, jeżeli mają ponad 25% udziału w skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, więc należy o tym pamiętać, że one będą mogły uzyskać maksymalnie do 40% dofinansowania. No tutaj oczywiście musimy wziąć uwagę też powiązania przy określaniu statusu. Firmy mogą być niezależne, partnerskie lub powiązane i w zależności od tego, ile praw głosów lub stopniu jedna firma może wpływać na drugą, tak klasyfikujemy te firmy. Właśnie wracając tutaj do tego, kto może być naszym beneficjentem, wnioskodawcą, u nas tylko jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, mogą być to przedsiębiorstwa energetyczne w imieniu ustawy Prawo energetyczne, czyli przedsiębiorstwa, które zajmują się produkcją, przesyłem, wytwarzaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem energii. I tutaj może nie chcieliśmy zamykać możliwości aplikowania nowo powstałym firmom, czy firmom, które przymierzają się do uruchomienia takiej działalności. Jest taki wymóg u nas, że nawet jeżeli firma w dniu składania wniosku jeszcze stricte nie produkuje tej energii, nie przetwarza, nie jest takim z formalnego punktu widzenia biorąc przedsiębiorstwem energetycznym, to jeżeli będzie odpowiedni kod PKD w dokumencie rejestrowym, będzie prowadziła już jakieś działania przygotowujące do rozpoczęcia tej działalności, to również będzie ona dopuszczona tutaj u nas do właśnie aplikowania, więc jeszcze raz muszę to podkreślić, że jeżeli w dniu składania wniosku firma nie będzie miała chociaż jednego kodu PKD, który będzie związany z produkcją paliw lub energii, w tym wypadku głównie energii, wniosek zostanie odrzucony, więc należy o tym pamiętać. Nie zamykamy tutaj możliwości aplikowania nowo powstałym firmom, ale muszą one spełnić też pewne minimalne wymagania. Właśnie dla firm, które dopiero zamierzają rozpocząć taką działalność i czego furtką, do czego ma być nasza dotacja, będą zobligowani, żeby pokazać, że już jakieś wydatki, jakieś czynności w tym charakterze, w tym
zostały rozpoczęte i przed zawarciem umowy o dofinansowanie będą musiały dostarczyć z naszej instytucji promesę koncesji na wytwarzanie takiej energii, a już w momencie rozliczania, w momencie kończenia inwestycji będą zobligowani, żeby dostarczyć nam już pełną koncesję na wytwarzanie tej energii. Jeszcze jeśli chodzi o warunki formalne, które tutaj musi spełnić każdy wnioskodawca, to siedziba takiej firmy musi znajdować się na terenie naszego kraju. No i ze względu na regionalny charakter naszych dotacji, oczywiście projekt musi być realizowany w naszym województwie. Jest to bardzo ważne, a też spotykamy się na co dzień z wieloma pytaniami, bo też w województwie niedalekim opolskim jest spore zainteresowanie właśnie dotacjami na tego typu cel. Więc tutaj należy podkreślić, że projekt musi być realizowany na terytorium naszego województwa dolnośląskiego. Oczywiście teraz kilka słów na temat podstawowych warunków. Przepraszam. Bo tutaj pojawiają się jeszcze pytania. Pytanie pana Igora. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych brzmi bardzo interesujące. Owszem. Gdzie można wziąć informacje dotyczące wchodzenia w ten biznes? Czy państwo dysponują tego rodzaju? Znaczy my jako jednostka, która organizuje konkurs, też stanęliśmy przed tym wyzwaniem, żeby zorientować się właśnie na temat opłacalności tego sektora, tych inwestycji. I zamówiliśmy kilka opracowań specjalistycznych, które były bardzo pomocne przy tworzeniu dokumentacji aplikacyjnej. Mieliśmy też szereg szkoleń z naukowcami, badaczami z wrocławskich uczelni Centrum IT+, którzy przybliżyli nam sposób funkcjonowania tego sektora. Natomiast jeżeli ktoś chciałby się podjąć jakoś zainwestowania w tę gałąź biznesu, to też jest bardzo kilka ciekawych portali, które właśnie promują zieloną energię. Właśnie jest chyba portal, tak się nazywa, Zielona Energia, i tam jest bardzo dużo interesujących informacji, które na pewno będą przydatne. Co jakiś czas też chociażby Wrocławskie Centrum Transferu Technologii organizuje takie seminaria, gdzie zapraszani są właśnie, którzy badają sektor energetyczny w Polsce. W zeszłym roku była bardzo ciekawa konferencja, na której też właśnie wszystkie doświadczenia były konfrontowane z doświadczeniami przedsiębiorców i energetyków i samorządów Wielkiej Brytanii. Były pokazywane właśnie dobre praktyki, też już dofinansowane głównie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska biogazownie czy właśnie elektrownie wodne, które głównie jednostki samorządu terytorialnego, w które inwestowały. Natomiast tak jak mówię, no głównym źródłem powinien być internet, kilka portali naprawdę ciekawych można bez trudu znaleźć, gdzie są łącznie z rozpisaniem technologii i najczęściej wykorzystywanych sposobów na inwestowanie, także sądzę, że każdy zainteresowany bez problemu się tutaj odnajdzie. Wracając tutaj do warunków formalnych, jakość dotacji w ramach wszystkich programów, szczególnie jeśli dotyczy to przedsiębiorców, taki każdy projekt musi być nową inwestycją, czyli musi dawać wartość dodaną w przedsiębiorstwie, nie może polegać tylko na tym, żeby wymienić stare, na przykład zużyte turbiny w elektrowniach wodnych na nowe, które będą pewnie miały większą sprawność, natomiast zasadnicze elementy zostaną takie same. Mieliśmy też kilka takich zapytań, bo tak jak wspomniałem, z naszych informacji, raportów wynika, że mamy sporo nawet w funduszach, wszystkich źródłach finansowania, że jeżeli ktoś rozpocznie inwestycje bez wsparcia Unii Europejskiej, no to Unia Europejska już mu tych pieniędzy nie dołoży, bo Unia Europejska zgodnie z zasadą efektem zachęty, efektem zasadą pomocniczości dokłada się tylko do tych projektów, które bez jej wsparcia nie miałyby szans zrealizowania lub ich zakres byłby znacząco mniejszy, więc należy na to uważać, a to ma odzwierciedlenie ta zasada w kilku takich formalnych rzeczach, o których tutaj jeszcze będę wspominał. No tak jak wspomniałem, inwestycją nową, tak zwaną, prowadzącą wyłącznie do tworzenia zdolności produkcyjnych, czyli wymiana zużytych elementów na nowe o tym samym przeznaczeniu.
I tak, informacja powiązana z tym, o czym wspomniałem, na przykład linią demarkacyjną. Jeżeli ktoś ma projekt, którego koszty całkowicie są większe niż 10 milionów, ocenie trud przy inwestycjach właśnie w odnawialne źródła energii, przy elektrowniach wodnych, bo są one kosztowne. Jeżeli jest taki projekt, którym 15-20 koszty całkowite milionów złotych, niestety nie może być on złożony u nas do finansowania. Trzeba tutaj do programu infrastruktury środowisko się udać. No i jeżeli ktoś będzie próbował podzielić taką inwestycję, która stanowi jedną wielką całość na jakieś mniejsze rzeczy po to, żeby gdzieś tam takie wnioski na nas składać, może się okazać, że uznamy, że nie jest to inwestycja samodzielna, nie może być w tym kształcie zrealizowana i taki wniosek również zostanie odrzucony. Dokładnie. Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu jest, czy moment rozpoczęcia realizacji projektu jest bardzo ważny, jak wspomniałem, o efekcie zachęty, czyli że u mnie dokłada się do projektów, które zostały rozpoczęte wcześniej i komuś zabrakło środków, żeby je dokończyć. Dlatego w tym rozpoczęcie realizacji projektu jest możliwe wcześniej po złożeniu wniosku w odpowiedzi na nasz konkurs do naszej instytucji i otrzymaniu od nas informacji, że projekt się kwalifikuje do wsparcia formalnie, czyli po przejściu pozytywnym oceny formalnej. A przez rozpoczęcie realizacji inwestycji rozumiemy albo podjęcie prac budowlanych, budowy, albo podjęcie pierwszego wiążącego zobowiązania do nabycia ruchomych środków trwałych. Wyjątkiem jest zakup gruntu. Tutaj, jeżeli ktoś nabył grunt pod inwestycję, nie będzie to uznane jako rozpoczęcie realizacji inwestycji i grunt, kwalifikowalność gruntu, zakupów gruntu rozpoczyna się od 1 stycznia 2007 roku. No i ostatni wniosek o płatność, czyli inwestycja, która z konkursu, który będzie ogłaszany w drugim kwartale przyszłego roku, będzie musiała być zakończona do 30 kwietnia 2014 roku. Kilka słów na temat wydatków kwalifikowalnych, bo to zapewne interesuje naszych słuchaczy. Po pierwsze, jeśli mogę, oczywiście. Są te wydatki, które podlegają refundacji, bo nie wszystkie wydatki, które ponosi. Dokładnie. Aby pomijając grupę wydatków, co do zasady są niekwalifikowalne, jak na przykład podwład, który nie będzie wydatkiem kwalifikowanym, jest też każdy wydatek, który chcieliby nasi wnioskodawcy, a później beneficjenci przedłożyć nam do refundacji, spełniać kilka podstawowych, takich ogólnych warunków, bo to, że w naszej dokumentacji jest napisane, że coś można przedstawić do dofinansowania, nie oznacza jeszcze, że my to na pewno zrobimy, bo oczywiście ze względu na to, że my pieniądze publiczne, one są zawsze ich wydawane z jakimiś dodatkowymi warunkami, które trzeba spełnić. No i na przykład trzeba udowodnić, że te wydatki są celowe, niezbędne i konieczne do zrealizowania projektu, że zostały dokonane w sposób efektywny i oszczędny, czyli zastosować nasze wytyczne, gdzie musi taki wnioskodawca wystosować takie zapytanie ofertowe, upublicznić najlepiej na swojej stronie internetowej, gdzie poinformuje wszelkich potencjalnych dostawców, że zamierza nabyć konkretny sprzęt czy usługi i w odpowiedzi na oferty, które zostaną złożone, musi wybrać, która jest najbardziej oszczędna, efektywna, czyli najkorzystniejsza. Nie musi to być najtańsza oferta, tutaj często się spotykam pytaniem, nie musi być ona najbardziej efektywna, czyli założone efekty, zapewnienie osiągnięcia założonych efektów najniższym kosztem, czy optymalnym kosztem. Musi być udokumentowany taki wydatek, tutaj musi być prowadzona odrębna księgowość do celów naszego dofinansowania. Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane dowodami księgowymi, no i musi być na wszystko dowód poniesienia tego wydatku, czyli najlepiej przelew czy wyciąg z banku. Wydatki gotówkowe są z automatu niekwalifikowane, czyli jeżeli ktoś spełni wszystkie warunki, a zapłaci za coś gotówką, nie będzie mógł udokumentować, że przez jakiś rachunek, to niestety taki wydatek też będzie niekwalifikowany. I w tym pani Ata pyta,
Czy chodzi o to, żeby we wniosku samodzielnie wykazać zgodność danego wydatku z tymi warunkami? Jeśli dobrze rozumiem, pytanie dotyczy tego, o czym Pan mówił, tylko pozwolę sobie przełączyć slajd wcześniej. Mowa jest o tej rzetelności i należytym. Że powiedzenie tego spoczywa na wnioskodawcy. Tak, tak, dokładnie tak. Jeśli chodzi o sam moment aplikowania do naszym wniosku, jest takie miejsce, gdzie pytamy o potrzeby inwestycyjne naszych wnioskodawców. Trzeba napisać, na co konkretnie te pieniądze miałyby pójść i prosimy też, aby później w kilku słowach udowodnić jakieś założenia technologiczne do tego projektu. Może uzyskać na to dofinansowanie, tylko tutaj tak, jest ono przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorstw sektora MŚP. Może być to koszt kwalifikowany. Duże przedsiębiorstwa niestety muszą te wydatki ponieść z własnych środków i te wydatki na analizy przygotowawcze nie mogą stanowić więcej niż 8% wydatków kwalifikowalnych projektu. Z takich technicznych spisz te wszystkie limity procentowe, jeżeli ktoś będzie wypełniał nasz wniosek, nasz generator pilnuje, są odpowiednie formuły wprowadzone, które poinformują o tym, że nie można więcej i ewentualnie zostanie obcięte do tych 8% ta wartość, która tam zostanie wpisana. Drugim dużych przedsiębiorstw maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych mogą stanowić te wydatki na tego typu wartości niematerialne i prawne. Następnie najczęściej pojawiająca się kategoria nabycie lub wytworzenie środków trwałych i tutaj mamy dosyć szeroki katalog, bo zarówno nabycie lub wybudowanie budynków i budowli, czy nieruchomości niezabudowanych, jak i maszyny, urządzenia, narzędzia, przyrządy, aparatura, wyposażenie techniczne do zrealizowania tego projektu. I tutaj również infrastruktura techniczna związana z nową inwestycją, czyli drogi wewnętrzne, jakieś tam przyłącza i tego typu rzeczy, czyli w zasadzie całość wydatków inwestycyjnych przy tworzeniu nowej instalacji jakiejś. Następnie wspomniany wcześniej zakup punktu, który nie może stanowić więcej niż 10% wydatków kwalifikowalnych, nieruch zabudowana pod warunkiem, że jest niezbędna do zrealizowania projektu. Roboty i materiały budowlane też jak najbardziej przedmiotem dofinansowania. Nie ma tylko możliwości uzyskania dofinansowania na remont. Tutaj pojawiło się pytanie, jak w kontekście wniosków odróżnia się remont od modernizacji. I tutaj zasadnicze kryterium to cel, bo remont przywrócić budynek, powiedzmy, czy maszynę do poprzedniego stanu, czyli przywrócić zdolności produkcyjne czy zdolności użytkowania. Natomiast modernizacja powinna dawać jakieś nowe możliwości. I tutaj najczęściej przytaczanym w kontekście modernizacji czy remontu nieruchomości przykładem jest to, że jeżeli ktoś ma starą halę produkcyjną, która jest w niemieckiej i chciałby, nie wiem, wymienić część wyposażenia, okładziny pomalować i będzie nadal tam prowadzona ta sama działalność, czyli będzie to hala produkcyjna, no to niestety jest to remont, tak zwana inwestycja odtworzeniowa. Natomiast jeżeli ktoś tą halę produkcyjną chciałby przerobić na zmienić jej przez na chociażby, nie wiem, jakiś loft czy hotel w kontekście turystyki, będzie to modernizacja, bo zmieniamy przeznaczenie, zmieniamy cel tej nieruchomości. Czasami w praktyce mogą być to dokładnie te same czynności wykonane, natomiast tak jak mówię, no cel tej działalności
cel działalności jest zmieniany. Następnie kolejnym nie tyle wydatkiem, co sposobem finansowania inwestycji jest leasing. U nas jest dopuszczalna każda forma leasingu, która przenosi prawa własności środków trwałych na beneficjenta pomocy, czyli odpada tutaj leasing zwrotny i leasing nieruchomości jest wydatkiem niekwalifikowalnym. Wydatkiem kwalifikowalnym jest audyt energetyczny i niezbędna infrastruktura przyłączeniowa, jednak nie może stanowić ona więcej niż 49% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. No i to, o czym już wspomniałem, wszystkie wydatki w projekcie muszą być poniesione w formie bezgotówkowej, czyli przelewy, karty, coś, co przez rachunek bankowy. Jeżeli ktoś na płatności gotówkowej, mimo spełnienia wszystkich pozostałych warunków, taka transakcja będzie uznana za wydatek niekwalifikowalny. No i też coś, o czym należy pamiętać, że w ramach naszego tutaj dofinansowania nie można dokonywać transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno osobowo, jak i kapitałowo. Czyli jeżeli mamy zaprzyjaźnione firmy, w których jedna w drugiej ma udziały lub rodzinne jakieś powiązania, niestety nie będzie można tutaj dokonywać transakcji z takimi podmiotami. Wszelkie informacje na temat kwalifikowalności wydatków są dostępne u nas zarówno w wytycznych do tego kursu, jak i w szczegółowym opisie priorytetów, jest to załącznik 6 i tam są opisane wszystkie, poczynając od podstawowych wydatki poniesione na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej u nas, czyli w tym wypadku wchodzi zarówno studium wykonalności, jak i biznesplan, bo to są integralne części naszego wniosku. Wydatki takie bardziej techniczne, przygotowanie dokumentacji przetargowej, udzielenia zamówień publicznych, koszty pomiarów środowiskowych, badań laboratoryjnych czy potwierdzających właściwe funkcjonowanie tej instalacji, no i wydatki wszelkie związane z wdrażaniem, takie techniczne, operacyjne związane z wdrażaniem projektu, czyli szkolenia pracowników, rachunkowość, wynagrodzenia osób zaangażowanych w wdrażanie i rozliczanie tego projektu. Na to wszystko Państwo od nas dofinansowania nie otrzymacie. Nie można wynajmować na zewnątrz innym podmiotom tych środków, które Państwo od nas na podstawie naszej dotacji. Wydatki realizowane w budynkach mieszkalnych, wydatki związane z tyłem energii, tutaj przyłączenie do sieci również, opłata przyłączeniowa nie będzie kwalifikowalnym, wydatki poniesione na budowę, wykonanie węzła ciekłego, czy wewnętrznej instalacji odbiorczej i, co bardzo ważne, wydatki poniesione na budowę przyłączy do sieci dla użytkowników będących odbiorcą energii, czyli tutaj tych ostatnich ogniw już łączących bezpośrednio instalację i dostarczające energię wytworzoną do użytkowników ostatecznych, do mieszkań nie będzie można sfinansować z naszej dotacji. No i tutaj już bardziej takie ogólne wydatki niekwalifikowane, jak wcześniej wspomniany VAT, kupy do osób najbliższych lub podmiotów powiązanych, co było wcześniej wspominane, kary umowne, wydatki związane z bieżącymi naprawami sprzętu, wydatki związane z opłatami notarialnymi, no i wydatki na bieżącą działalność przedsiębiorstwa czy beneficjenta, czyli tak zwane wydatki na działalność operacyjną. Proszę jeszcze powiedzieć, czy Państwo kontrolują te ewentualne powiązania kapitałowe czy osobowe pomiędzy firmami, które są Państwa beneficjentami, a przedsiębiorstwami beneficjenci nabywają? Znaczy tak, po pierwsze w ramach aplikowania o naszą dotację już przy składaniu wniosku trzeba MŚP przedsiębiorstwa, gdzie właśnie prosimy o podanie informacji na temat wszystkich powiązanych spółek. No i to nam daje pewną informację na temat tego i powiązań kapitałowych i czasami firm. Natomiast na etapie później rozliczania i weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia tych inwestycji też nasz zespół kontrolny tutaj kontroluje to. Nie zawsze oczywiście uda nam się, nie jesteśmy jednostką powołaną do śledzenia i sprawdzania tak prześwietlania firm, więc nie zawsze nam się to uda. Natomiast z doświadczenia okazuje się tak, że jeżeli uda się jakoś ukryć przed naszymi kontrolującymi
fakt powiązań kapitałowych lub między firmami, to najczęściej zupełnie przypadkowo przy kolejnym wniosku o płatność albo przy kolejnej dotacji, kiedy okazuje się, że jak firma do nas składa wniosek i wtedy takie powiązania wychodzą, no i nasz zespół kontrolny wtedy ma możliwość ponownego zajrzenia w dokumentację, źródła również nieformalne, które się u nas pojawiają, natomiast jest to zazwyczaj dosyć wnikliwie kontrolowane. W której Państwo ustalą, że właśnie dany wydatek został nieprawidłowo zakwalifikowany jako kwalifikowany, czy wówczas Państwo wycofują tylko tę sumę, czy są też jakieś dodatkowe... Znaczy w zależności od tego, jak na czym polegało uchybienie w procedurze, jeżeli się okaże, że jest to jakieś niewielkie uchybienie, to mamy coś takiego jak taryfikator kar, powiedzmy, i to jest powiedzmy od 5 do 20% danego wydatku czy tam danej dotacji się odbiera beneficjentowi. Natomiast jeżeli się okaże, że od początku do końca ten wydatek był niekwalifikowalny, bo na przykład z premedycją jakiś środek trwało od przedsiębiorstwa powiązanego, no w takim wypadku występujemy o zwrot tego nienależnie dofinansowania. No i tutaj zgodnie z ustawą o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni doliczyć czy policzyć od tej nienależnie pobranej kwoty odsetki podatkowe i wtedy od momentu nienależnie pobrania tych środków do momentu, kiedy one wrócą na nasz rachunek bankowy, za ten okres jesteśmy zmuszeni, ustawa o finansach publicznych zmusza nas do tego, żebyśmy policzyli od ustawowe, to jest bodajże 10% skali roku. Więc tak, dokładnie, jest to dosyć spore ryzyko. Poza tym, jeżeli okaże się, że jest więcej tych wnioskodawca nie do końca uczciwy, zostanie wciągnięty na listę firm, które niewłaściwie spożytkowały przyznane dofinansowanie, co w praktyce oznacza, że w przeciągu 3 lat, przez najbliższe 3 lata nie będzie mogło uzyskać takie przedsiębiorstwo żadnych środków z pieniędzy unijnych, więc to jest dodatkowa jeszcze tutaj dolegliwość. Teraz chciałbym w kilku słowach przejść do kryteriów, żeby też tak kompleksowo już nasi słuchacze wiedzieli, na co się tutaj przygotować. I tutaj, jeśli chodzi o kryteria, to są one dostępne na naszej stronie internetowej. Jest dokument, który się dokładnie nazywa kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach realnego programu operacyjnego i w tej samej zakładce jako kolejny dokument jest przewodnik po kryteriach. Ja sugeruję osobom zainteresowanym, żeby korzystać z przewodnika po kryteriach, bo to są dosłownie przytoczone kryteria i do wielu z nich jest kilkuzdaniowy komentarz, bo czasami jakieś dodatkowe informacje są można korzystać z przewodnika i on dostarcza po prostu bardziej szczegółowych informacji. No i tak jak w większości programów, ocena składa się z 2 podstawowych etapów. Ocena formalna, gdzie sprawdzane są podstawowe cechy takiego i wnioskodawcy, i projektu, czy on się co do zasad kwalifikuje, czyli z formalnego widzenia, czy na przykład w odpowiednim naborze złożył wniosek, czy wniosek jest zgodnie z instrukcją, czy wszystkie załączniki zostały dostarczone, czy wszystkie typy wydatków są kwalifikowalne, czy wartość projektu jest oznaczona odpowiednio. I tak, kryteria oceny formalnej dzielą się na kryteria uzupełniające oznaczone na prezentacji tutaj literą U i kryteria kluczowe oznaczone literą K. Kryteria uzupełniające, ich niespełnienie któregoś z tych kryteriów spowoduje to, że na etapie formalnej taki wnioskodawca z pismo z informacją, że coś jest we wniosku nie tak i prosimy o poprawienie i dostarczenie uzupełnionego wniosku. Jeżeli będzie to kryteria kluczowe, no to niestety taki wniosek zostaje na
etapie oceny formalnej odrzucony bez możliwości poprawy. Dlatego szczególną uwagę polecam skupić na tych kryteriach oznaczonych literą K, bo można tutaj w bardzo prosty sposób, nawet przez drobny błąd, jeżeli ktoś nie sprawdzi sobie statusu MŚP i na przykład będzie chciał jako przedsiębiorstwo duże 50% dofinansowania, no to jest kryterium kluczowe i taki wniosek należy odrzucić, więc tutaj proponuję zapoznanie się z kryteriami. Tutaj mówiliśmy o tym, że ten wniosek musi się, realizacja tego projektu musi się zakończyć do 30 kwietnia 2014 i to jest właśnie kryterium kluczowe. Jeżeli ktoś by chciał później dłużej realizować wniosek, projekt nie zdążyłby, no może się okazać, że też tutaj nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania następnie. Po przejściu oceny formalnej przejdziemy do oceny merytorycznej, gdzie już oprócz kryteriów kluczowych, które też bezwzględnie należy spełnić, nie mamy już kryteriów uzupełniających, mamy kryteria dodatkowe oznaczone literą D i za te uzyskuje się dodatkowe punkty, no bo nie jest tą, że zazwyczaj kiedy idzie o rozdawanie pieniędzy unijnych, jest więcej chętnych niż dostępnego budżetu, no i trzeba wybrać jakoś tych szczęśliwców, którzy taką dotację otrzymają. I żeby nie robić tego losowo, by trafił, oprócz właśnie warunków takich podstawowych, Zarząd Województwa wprowadził premię dla tych, którzy realizują, wpisują się w obszary, które nasze województwo chce wspierać i za to można dodać dodatkowe punkty. Tutaj maksymalnie 36 punktów z oceny merytorycznej. I tutaj zacznijmy od kilku najważniejszych kryteriów kluczowych. Jeżeli ktoś chciałby złożyć u nas wniosek w ramach właśnie tych odnawialnych źródeł energii w oparciu o wody geotermalne, to musiałby posiadać analizy, które potwierdzają, że w ogóle jest, ze względu na warunki geotermalne, jest w tym miejscu taką instalację budować. Bardzo ważne kryterium, czy sytuacja finansowa gwarantuje możliwość zrealizowania projektu. No, ona się w większości naszych konkursów. Chodzi o to, że wnioskodawca jest zobowiązany zrealizować projekt z własnych środków i później my na podstawie odpowiedzialnościowych refundujemy 50, 60, czy w przypadku jednostek samorządu terytorialnego 85% środków kosztów kwalifikowanych. Czyli firma musi być w naprawdę dobrej kondycji finansowej, żeby sobie z taką inwestycją poradzić. Czy wskaźniki produktu i rezultatu zostały odpowiednio dobrane i osiągnąć, czyli trzeba się pochwalić, jakie korzyści dla beneficjenta i dla regionu przyniesie taka inwestycja. I oczywiście muszą być one realne, realistyczne i możliwe do osiągnięcia. Czy wszystkie planowane wydatki kwalifikowane w ramach projektu są konieczne do osiągnięcia celów, czyli sprawdzamy tutaj celowość, właśnie o tym, o czym na początku dosyć roku mówiliśmy. Czy promowana wysokość wydatków kwalifikowanych jest adekwatna do wdrożenia zaplanowanych działań, też właśnie dlatego należy zwracać uwagę na to, żeby osiągać maksymalne efekty przy możliwie najniższych. Dodatkowe punkty. Tutaj ciąg dalszy oceny merytorycznej. Przejdźmy może do kryteriów, kilku kryteriów dodatkowych. Czy podmiot przedstawił zaplecze organizacyjno-techniczne umożliwiające prawidłowe wdrożenie projektu, czyli premiujemy tutaj firmy, które są już dobrze przygotowane pod względem technicznym do zrealizowania tego projektu. Premiujemy doświadczenie tych, którzy już kiedyś jakiś projekt pomyślnie zrealizowali, czy firmy, które są świadome zagrożeń i potrafią zminimalizować ryzyko niepowodzenia, i wskaźniki efektywności ekonomicznej, czyli też chcielibyśmy, żeby oprócz tego, że będzie korzystny dla regionu ten projekt, żeby też firma jak najwięcej finansowo na tym zyskała. A proszę powiedzieć, bo tu się pojawiło
Pytanie pana Ignaca. Mhm. Jeśli chodzi o kryteria oceny, to czy są jakieś szczegółowe zasady rozstrzygania o tym? Bo jak chcę docenić, czy wszystkie wydatki wpływane są konieczne do osiągnięcia celów projektu? No właśnie, Mam też. po to w naszym wniosku jest, to jest bardzo ciekawe pytanie. W naszym wniosku, w tabeli, gdzie właśnie pytamy o to, co jest potrzebne, żeby wszystkie wydatki wymienić, są niezbędne zdaniem wnioskodawcy zrealizowania projektu, prosimy o to, żeby właśnie w kilku słowach opisać zarówno efektywność czy konieczność wydania tych pieniędzy pod względem technicznym, czyli opisać technologię, w jakim, jeżeli to jest środek trwały, jakieś parametry techniczne tego środka, ekonomię, uzasadnienie ekonomiczne, czyli dlaczego akurat tą technikę, czy ten środek trwały został wybrany i kryterium funkcjonalne, czyli jaką funkcję, jaki cel w tym projekcie ten konkretny wydatek, ta rzecz, którą będziemy nabywać, pełni. Na podstawie tego, co nasz wnioskodawca napisze w tych trzech punktach, tutaj nasi oceniający sprawdzają, czy jest to ich zdaniem wydatek konieczny, czy niekonieczny. Raczej rzadko się zdarza, że realnie mówimy, że to na pewno nie. Zazwyczaj, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to prosimy o jakieś dodatkowe informacje. Natomiast chodzi o jeżeli będzie większe zainteresowanie, no to z dużym prawdopodobieństwem pieniędzy starczy dla większej ilości przedsiębiorców i więcej tych inwestycji zrealizujemy. I tutaj takim dodatkowym elementem przy ocenie są tak zwane strategiczne kryteria wyboru projektów, bo do tej pory rozwój sektora i danej branży, wpływ projektu na strategię rozwoju naszego województwa, czy na alokację środków obszarów wiejskich i małych miast. No i zgodność projektu z polityką zrównoważonego rozwoju, to też tutaj oceniamy. Pani Justyna pyta o ten dokument. On zapewne jest w Ten systemie. dokument jest na pewno dostępny na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dokładnie. Tak jak wspomniałem wcześniej, wnioskodawca, nasze wsparcie, mimo że często posługujemy się stwierdzeniem, że jest to dotacja, tak naprawdę jest to refundacja. Wnioskodawca musi najpierw sam ponieść przynajmniej znaczną część wydatków, a później dopiero może się zwrócić do nas z wnioskiem o zrefundowanie ich. Dlatego musi albo własne środki tutaj zainwestować, albo udowodnić, przedstawić nam jakieś dokumenty, które potwierdzą, że takie środki jest w stanie. No i tutaj najlepiej posiłkować się promesą kredytową lub leasingową, która tutaj będzie takim dokumentem, który utwierdzi nas w tym przekonaniu, że wnioskodawca jest w stanie takie środki zdobyć, żeby ten projekt zrealizować. Jest możliwość uzyskania zaliczki w ramach naszego programu do 35% kwoty przyznanego dofinansowania można uzyskać jako zaliczkę. Trzeba ją w ciągu roku, w którym się taką zaliczkę weźmie, wydatkować. I dopiero od momentu, jeżeli ktoś o taką wnioskuje, później ją rozliczy, to do momentu, kiedy nie rozliczy tej zaliczki, to nie będzie mógł uzyskać innych dodatkowych refundacji od nas, więc należy to też zaplanować dosyć tutaj skrupulatnie. Wnioski wypełniamy w generatorze wniosków, załączniki tylko do wersji papierowej, którą należy w naszej siedzibie złożyć. No i zgodnie z tradycją już niemalże naszej instytucji będziemy używać w naborze internetowego rejestratora i w przeciągu kilku dni od zarejestrowania takiego wniosku przez naszą stronę będzie trzeba do naszej siedziby przyjść wersję papierową, do której właśnie będzie trzeba niezbędne załączniki dołączyć. Internetem przesyłają Państwo nam tylko i wyłącznie formularz wniosku wypełniony wcześniej w generatorze. Kilka słów na temat procedury. Jak to wygląda od początku do momentu podania umowy, czyli na początku zawsze ogłaszamy informacje o konkursie na naszej stronie internetowej i w prasie regionalnej. Zazwyczaj dajemy około 30 dni na przygotowanie tych wniosków. Tutaj w przypadku tych konkursów prawdopodobnie będzie to
60 dni. Następnie, tak jak przed chwilą wspomniałem, rejestrują nasi wnioskodawcy wnioski za pomocą internetowego rejestratora wniosków, później składają w naszej siedzibie. Zaczyna się ocena formalna wniosków, która trwa zazwyczaj do 45 dni. Następnie, ze względu na to, że te projekty w dużej mierze dotyczyć czy mieć duży wpływ na środowisko naturalne, będziemy tutaj weryfikować ocenę, procedurę dokonania oceny oddziaływania na środowisko takiej inwestycji. Tutaj są menadżera do spraw środowiska, to jest taki specjalny organ przy Urzędzie Marszałkowskim, który właśnie bada projekty, które mogą oddziaływać na środowisko. Następnie projekty, które przejdą ocenę formalną, kierowane są do oceny merytorycznej, która trwa 80 maksymalnie, gdzie będziemy my oceniać te wnioski na podstawie tych kryteriów opisanych i następnie zarząd województwa jeszcze później dokona tej strategicznej oceny, czyli które z tych projektów, które my ocenimy pozytywnie, najlepiej wpisują się chociażby w strategię rozwoju województwa. No i następnie zostanie zatwierdzona lista nieocenionych wniosków i podpisanie umów o dofinansowanie z tymi wnioskodawcami, dla których wystarczy pieniędzy, bo może się zdarzyć tak, że zainteresowanie będzie większe niż dostępny budżet, niż te 33 miliony złotych, które mamy do rozdania. No i to podpisywanie tych umów zazwyczaj trwa maksymalnie do 60 dni, więc jest to około 3-4 miesięcy. Cały ten proces oceny trwa od momentu, kiedy wnioskodawca złoży wniosek, do momentu, kiedy będzie wiedział, czy takie dofinansowanie otrzyma. Na koniec chciałbym jeszcze w kilku dosłownie słowach opowiedzieć o jeszcze jednym naborze, który być może będzie w 2013 zorganizowany. On dotyczy właśnie dostosowywania przedsiębiorstw. Będzie to nabór tylko dla przedsiębiorstw sektora MŚP, które będą chciały dostosować swoje instalacje, swoją działalność do wymogów wynikających z prawa ochrony środowiska polskiego lub unijnego. I tam będzie można na przykład zakładać filtry na instalacje, czy też podnosić efektywność energetyczną swoich przedsiębiorstw przez instalacje jakichś tam solarów czy pomp ciepła. I tutaj najprawdopodobniej taki konkurs będzie w 2013 roku i tutaj koszty kwalifikowalne takiego przedsięwzięcia, czyli te wszystkie, które możemy dofinansować, muszą się mieścić w przedziale minimum 100 tysięcy złotych, maksymalnie 8 milionów złotych i zgodnie z mapą pomocy publicznej przedsiębiorstwa mogą uzyskać do 60% refundacji, przedsiębiorstwa średnie do 50%. Duże przedsiębiorstwa tutaj nie będą mogły startować, więc jest to ciekawa propozycja w naszym województwie i sądzę, że też dostosowanie tych przedsiębiorstw, zmiana trochę niewielka chociażby w sposobie produkcji świadczenia usług może, jeżeli będzie dużą skalę, może wpłynąć pozytywnie na poprawę właśnie jakości środowiska, szczególnie powietrza w naszym turystycznym pięknym województwie. Także jeśli chodzi o te podstawowe informacje, to by było na tyle. Ja bardzo serdecznie zachęcam tych z Państwa, którzy są zainteresowani szczegółami tych naszych naborów, do odwiedzenia naszej strony internetowej www.dip.dolnyslask.pl lub też naszego punktu informacyjnego, na który namiary mają Państwo w slajdzie. Jesteśmy we Wrocławiu na ulicy Strzegomskiej i można do nas zejść na naszą stronę, napisać, zadzwonić, także zawsze bardzo chętnie udzielimy wszelkich informacji na temat naszych kursów. Bardzo panu dziękuję. Przypomnę, że moim państwa gościem był pan Przemysław Prałat z Tarnoszowskiej Instytucji Pośredniczącej. Dziękuję panu za prezentację. Ja również dziękuję. Spotkanie. Przypomnę, że prezentację multimedialną i chyba zdaje się, że zapytacie się, nie na wszystkie tę odpowiedź znalazły. Prezentacja, a za kilka dni także nagranie naszego dzisiejszego webinarium będzie do obejrzenia i pobrania za strony internetowej www.dotacje.naszemiasto.pl. Kolejne seminarium już jutro, czwartek, 13. Tematem spotkania będą inicjatywy Jessica i Jeremy, nowoczesne instrumenty finansowe przeznaczone na realizację inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych. Dziękuję. Dziękuję Państwu raz jeszcze i zapraszam na kolejne webinaria. Przyjdzie się z Państwem Paweł Kalinski, serwis polska.times.pl.